Co myślicie o zakończeniu kariery przez Różala? Ja uważam, że jak czuł się zdrowy i bez nic mu nie dolegało i spełnił się w tym sporcie, sportach walki, no bo jeszcze nie zapominajmy, że bardzo dużo walk w K1 miał i w Muay Thai i to myślę, że jak najlepsze posunięcie i każdemu życzyłbym takiego zakończenia kariery, no bo beznadziejnie kończyć karierę z przymusu, przez kontuzję, przez jakieś problemy zdrowotne, a jak się naprawdę dużo w życiu osiągnęło, no bo osiągnął dużo, miał duże walki w K1, wygrał ten pas w KSW, został no, mega gwiazdą medialny przez to, że jest sportowcem i myślę, że no, jeśli naprawdę ma zdrowie, na ten moment to zrobił super rzecz, że sobie go bardziej nie psuł, no bo w tym wieku sporty walki, waga ciężka, to może naprawdę sobie narobić biedy i niektórzy zawodnicy kończą za późno, co później już do końca życia zostawia piętno, także myślę, że... Pozdrawiam Rafała Jackiewicza, który stoczył walkę ostatnio. Rafała Jackiewicza, zwanego Jackiem. Znaczy Różal, tam powiem wam, że on to borykał się z wieloma kontuzjami, ale zawsze jakoś wylizywał się tak, z tego, tak. Powiem kolokwialnie, i wracał. Że on do walki wychodził, a tu coś bolało, a tu coś jakiś palec złamany, coś. No noga, kostka skręcona dokładnie, takie rzeczy, w dniu walki. No najważniejsze, tak. Że się nie jąka, jak się nie jąka, to... Tak, prawda, ładnie się wypowiada, tak samo jak wy, nie widać jakby tutaj jeszcze efektów. Polecam sparowanie kawka. Ale o czym rozmawialiśmy?